grudzień. Szaleństwo zakupowe opanowało centra handlowe. Tłumy ludzi spędzają tam mnóstwo czasu, by znaleźć idealne prezenty dla swoich bliskich. A im więcej ludzi, tym więcej bakterii. Największe ich skupiska znajdują się na wózkach i koszykach sklepowych. Na ich rączkach znajdziemy więcej bakterii niż w publicznych toaletach. Ponadto, jak podaje rzecznik jednego z warszawskich supermarketów, koszyki są myte tylko raz w miesiącu. Jednak największe skupisko bakterii nosimy przez cały czas przy sobie. Banknoty. Zawierają one bakterie gronkowca, pałeczki zapalania płuc, a nawet narkotyki. Zatem może następnym razem lepiej zapłacić kartą,